shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Subnautica. Wskakując do Simofa w mojej Mother Base, aby zmierzyć się z nieuchronnością losu. O, brawo ja. I no, niestety muszę dostać na Aurorę, aby znaleźć ulepszenia i nie tylko ulepszenia, ale także ogólnie rzeczy do prona. A co za tym idzie? No, myślę, że mój już ulepszony Simof, ulepszony oczywiście o sonar, pomoże mi się dostać tam, unikając niechcianej uwagi. A, i zmieniłem sobie... Sorry, manacie. Zmieniłem sobie torpedy na system obronny. Wydało mi się to lepsze. Dobra, jak blisko już jestem? Bardzo blisko. Myślę, że podpłyniemy sobie od dziobu. Ale może lepiej w głębinach. Co się to w głębinach? Troszeńku głębiej. Bo tu już działa sonar. Dzięki czemu będę w stanie zobaczyć sobie ewentualne niebezpieczeństwo i się przed nim schować. Dobra, chwilowo nie słyszę rywengatora. O, jest biom grzybny. Proszę, tak przeze mnie szukany. Jest dosłownie pod Aurorą. Pięknie. Tam jakaś głębsza aż chyba część. Nie wiem, chyba dopóki nie słyszę rywengatora, to go nie spotkam. No bynajmniej mam nadzieję, że im się nie zespawni nagle przed twarzą! O, jest węgorz amperowy. Tu się zrobiło zadziwiająco ciemno. Mamy kolejny wrak. Jest znowu to coś. Ej, ale ładne. O, czyżby węgorz to ścigał? Na to wygląda. Okej, okay, ten wrak bym sobie zbadał. O proszę, jest tutaj gejzer. Ale raczej nie jest to znany mi gejzer. A dlaczego? Bo nie byłem nigdy w tym miejscu. W sensie, nie byłem tak blisko. O to mi chodzi. Dobra, tu jest jakieś wejście. Tak sobie przycumuję tutaj. Wychodzę. Okej, jest woda. A co za tym idzie, muszę uważać, bo musiałem sobie zmienić oddycharkę na ten mój kochany zestaw z ołowiu. O, super, akurat tu był karabin unieruchamiający. Coś jeszcze do eksploracji, coś do naprawy, coś do otwarcia? Czy to jest tylko tak, żeby sobie wpłynąć? Chyba tylko po to, żeby sobie wpłynąć. No. A nie, czekaj, coś tu jest. Dobra. To czekaj, to najpierw sobie uzupełnię tlen, o ile gra pozwoli mi tam wpłynąć. Dobra. Żałuję, że jeszcze nie znalazłem schematu na lepszą butlę nurkową.
Dobra, wciągaj latarkę, bo chcę widzieć, gdzie płynę. Jeszcze lepiej. Dobra, co tutaj mamy? Okej, czy tu jest w razie czego szybsze wyjście? Ni cholery, czyli muszę się pośpieszyć. Woda, świetnie. Tu, znowu karabin. Tu, krzesło. Tu będzie karabin. To jest puste. Coś godnego uwagi jeszcze? Nic a nic. Okej, czyli wrak, który mi nic kompletnie już nie da. Szkoda. Liczyłem na coś więcej. No, w górę tutaj... nożyk, żeby nie było za dużo światła. Dobra. No i super. W takim bądź razie... Jezu, tu jest tak ciemno, że nawet te światła z Simofa nic tu nie dają. A chyba akurat jest jeszcze noc, no to gorzej. Okej, zaczyna się aurora. Siema! Siema, widzę cię! Czym ty jesteś, Rywengatorze? Czym ty jesteś? Mam straszną ochotę to zeskanować, ale jednocześnie wiem, że to będzie zajebiście głupie, jeśli wyjdę z Simofa i dam się złapać. Kurde, ale nie chcę zgadzać, że mi Simofa rozwali, za dobre rzeczy w niego wpakowałem. Dobra, taktyczny zapis. Zrobię sobie działko grawitacyjne. Po dwójkę, bo to ma być tylko do skanu. Tu płynie. Tu płynie! Idź stąd! Idź stąd! Nie! 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 Idź mi stąd! Jezu, dobrze, że zrobiłem sobie ten system obronny. O, dobra! Uszkodził? Nie zdążył, na szczęście. Dobra, zaraz tu będzie z powrotem, więc wyłączamy światło. Bliżej jest, czy dalej? Bliżej. Dobra, YOLO! Tu jest. I chybiłem. Trafię? No kurde! Jest, trafiłem! Jezus Maria! Dobra, nie, poprawkę! O, i teraz możemy skanować żniwiarza lewiatańskiego! Szybciej! Gdzie Simof? Do Simofa, ale już, zanim to przestanie działać! Do Simofa, od razu system obronny. Cofamy. Sonar. Ale widać tam. Widać skubańca. Dobra, ale widać, że jak ta kula maleje, to przestaje to działać. Okej, jego wpis trzeba sprawdzić, to jak najszybciej. O, super, jeszcze sobie pilnuję jakiegoś wraku. Skurczyzyn. Dobra, spróbujmy może... Life form readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours.
Jeśli zabiję to tego żniwiarza lewytańskiego, to ja jestem za! Może sobie wyciekać ile wlezie. Tak, tak, tak. Gaśnicę sobie wziąłem zawczasu. Nożyk mi proszę dać. No, gdzie jest ten krabopająk? Ty, a w sumie po co mi to? Wypróbuję sobie działko. Mocna rzecz. Dobra, złap. Puść. Nieźle. Żegnam. Nakarmicie rywiatana. Czy żniwiarza. O, zarażony. Out! Jeszcze jeden. Out! Strasznie sporo ich tu jest. A tu jeszcze. Ten jest chyba martwy. Nie, jednak nie. Kurde, nie wziąłem baterii zapasowych. No ale dobra, przynajmniej możemy to wyciągnąć z czegoś, co mam przy sobie. Chociaż kto wie, może znajdę te jakieś baterie. O, a propos, jest skrzynka. Zobaczmy, czy jest tutaj bateria. Nie jest woda. Wody... No, wody mi się nazbierało. Dwie wziąłem z bazy, dwie wziąłem przy okazji. O, zdezynfekowana woda, to jeszcze lepiej. A w sumie chyba mam same takie. To ale ze sporą siłą to leci. Dobra, czemu ja się zajmuję takimi pierdołami? Okej, tu jest wejście jakieś. Chyba. A, jednak nie. O, mogę tak wystrzelać? Ciekawe. Dobra, to działko strasznie strzy sobie energię. Ale nie powiem, jest to siebie warte. Kolejna woda. Że nie ma jakiegoś osiągnięcia za wystrzelenie iluś tam pająków, nie? I już 20%, a dopiero to wziąłem, zbierałem sobie z kieszeni. Caution. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contained human tissues. O, doprawdy? Prawdy? 7%. XD. I zero. Właśnie mi zdechło. Dobra, to wymienimy sobie. Zmienimy może Stig Lighta, bo nie będę raczej się tu pod... Albo... Dobra, mam coś, co będzie mi zbędne? Narzędzie naprawcze, myślę, będzie zbędne. To z niego wyciągnijmy. Ej, ale nie mówcie mi, że tu nie ma jakiegoś przejścia, no! Jak ja tutaj wlazłem, a tu się nie będzie dało nigdzie wejść, no to ja się chyba pochlastam. Bateria? Apteczka. No niech będzie. Musimy wykorzystać od razu. Okej, tu jest jakieś przejście. To się mi podoba. Bateria! Apteczka. Apteczka mam jeszcze jedną, kolejnej nie potrzebuję. O, gaśnica kolejna. Apteczka? Kurde, chciałem mieć baterię, ale zgadłem z apteczką. Dobra, to tak, wymieńmy na razie to na gaśnicę. Nosimy
ogień do cna. Jest bateria! Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Nie wiem, czy to jest niepotrzebne, ale na wszelki wypadek zgaszę. Świetnie. Dobra, jedna gaśnica mi już zdechła. Ale mamy zapasik. Kolejna bateria, bardzo ładnie. Tutaj akurat fragment działka grawitacyjnego. Porzucone PDA. Integrating new. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barclay and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey Barclay, install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Senses recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweak the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert, I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion can retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Ciekawe. Dobrze, musimy pamiętać też o tych kodach do... Czy to było tu? Nie, to było tu. Wskazówki i kody. Tu. Do kajuty kapitana mamy dostęp, dzięki tamtej wiadomości. Sprawdźmy schematy, energia, reaktor jądrowy. Ciekawe. 20 osób może utrzymać taki jeden generator, czy reaktor. Dobra, teraz sprawdźmy tak, może najpierw florę, co tu odkryliśmy. A, widmowe ziele. Okej. Okay. Przydatne. Grzyb głębinowy. Można z niego uzyskać kwas solny. I teraz fauna. Po pierwsze Hunswot. Mhm. Dobra. Krabośmiernica. Tego dużego drapieżnika można znaleźć w głębinach, gdzie czai się wśród krwistych pnączy i drzew błoniastych, szukając zdobyczy. Może poradzić potężnym EMP w celach obronnych. 10 kończyn odpowiadających za różne działania, pływanie, chodzenie, polowanie, czy nawet używanie narzędzi? Jakich narzędzi? Stworzenia, których schwyci, są sprawnie uśmiercane i konsumowane. 2. Zachowanie. Jego zwyczajową zdobyczą są zazwyczaj manty i inni samoświecący roślinożercy. Zbliży się i zaatakuje każde źródło światła w pobliżu. Warto wiedzieć. Jego EMP prawdopodobnie rozwinął się w odpowiedzi na ataki stworzeń z mechanizmami łowieckimi wykorzystującymi prąd elektryczny. Inteligencja. Choć wydaje się, że krabośmiernice mają duże mózgi i wykazują prawdopodobieństwo do inteligentnych kałamarnic na Ziemi, to organ w głowie stworzeń jest w rzeczywistości jego żołądkiem, który musi być zapełniony z zaskakującą regularnością. Neutralizuje sprzęt elektryczny, światła przyciągają jej niechcianą uwagę. To jest żołądek? To gdzie to coś ma mózg? Dobra, nevermind. Mała roślinożerna kręgówka. Dla was opis. Jadalna niskokaloryczna. I lewiatany. Żniwiarz lewiatański. Drapieżniki z grupy lewiatanów to duże organizmy, które znajdują się na końcu łańcucha pokarmowego.
te gatunki o opływowym kształcie to myśliwi z wysoce rozwiniętymi zmysłami. Potężne żuwaczki. Lewiatan jest zdolny, może nie lewiatan, bo to ogólne klasyfikowanie, żniwiarz jest zdolny do przytrzymania ofiary czterema potężnymi żuwaczkami i przyciągnięcia jej w pobliże swoich szczęk. Zasymulowana siła nacisku przekracza wytrzymałość Simofa. Echolokacja. No, tak się domyślałem. Przenikliwy ryk emitowany przez żniwiarza w równych odstępach czasu jest tak naprawdę sonarem. Zajebiście. Jeśli więc go słyszysz, to żniwiarz o tobie wie. Profil. Zeskanowany osobnik mierzy 55 metrów długości. Zaobserwowano, że okrąża swoją ofiarę i atakuje ją od tyłu. To stworzenie to prawie same mięśnie. Bardzo mały mózg. Nie wykazuje poczucia moralności. Dlaczego takie coś miałoby mieć moralność? Tylko mięśnie, ścięgna i zęby. Uwaga motywacyjna. Gratulacje! Udało ci się zbliżyć do żniwiarza na tyle, by go zeskanować, odczytać wyniki i przeżyć! Gdyby nie Simof, to bym tam zdechł. Podsumowanie. Bardzo niebezpieczny. Unikać za wszelką cenę. Mam taki zamiar. Tutaj co? Tutaj tylko do odskanowania, do odznaczenia te gadki od PDA. Trzy baterie, no dwie baterie, jedna już zdechła. Czemu nie mogę tego na przykład tak jak w Resident Evil wiem, że się da, czyli masz ekwipunek i robisz combine. I od razu w ekwipunku włożyć baterię do narzędzia. Czemu tak nie mogę? Kupnę sobie baterię i apteczkę. Dobra, tu się raczej nie mam co bać żadnych lewiatanów ani niczego takiego. Pytanie jednak, czy będzie znajdę tutaj coś do jedzenia. A, czekaj. A kurde, tak myślałem. Czekaj, a jakbym... Okej, pod F, jeśli chcę. Po prostu to puścić. Dziękuję. Mamy przejście. I dokąd mnie to prowadzi? Poza tym, że do kolejnej skrzyni. A w skrzyni jest kolejna bateria. Też fajne. Scans of damage to the Aurora do not match any known offensive technologies. Docna ten ogień ugasić. Już? Dziękuję. O, jest PDA. Notatki własne. Więc w końcu dotarliśmy. Jesteśmy w otwartej przestrzeni kosmicznej. Przemierzyliśmy galaktykę, by zainstalować bramę przestrzenną, żeby wysłać statki, które będą wydobywać surowce, żeby zdobywać droższe statki, żeby zainstalować lepsze bramy przestrzenne. Próbujemy wykończyć galaktykę czy samych siebie? Okej, 18 czerwca, urodziny Yu. 40 tygodni do powrotu do domu. 400 tygodni. Czuję, że minie, zanim wrócimy do domu. Niewystarczająco kredytów, które Alterra mi płaci. Kod do ładowni 1454. Okej, ale to tamtej ładowni, czy do jakiejś innej? Bo to jest kod ogólny, a nie powiedziane, że kod konkretnie do ładowni numer 3. No ale w sumie nie ma tu innego przejścia. O, terminal danych. Alterra wystrzeliwuje Aurorę. Okej. Obecnie korporacja Alterra kontroluje 9% wszystkich bram przestrzennych w galaktyce. Jeżeli misja Aurory się powiedzie, Alterra przechytrzy mongolskie korporacje sprawujące władzę nad masą placówek i kopalni w tym regionie. Spoko. O, kolejna bateria, to mi się akurat podoba. Jak rozumiem, wszyscy, którzy tu byli, już nie żyją, tak? Okej. 2454. Taki będzie kod. Tutaj działko, no ale działko jest mi chwilowo zbędne. Czekaj, czy by tutaj gdzieś konstruktorem baz stworzył sobie fabrykator, to czy by działał? 2454. Nie, czy to było 2474? No.
2, 4, 7, 4. Dobra, po co tak się, po co ja zgaduję? Mam to zapisane przecież. Tutaj. A jeden, Jezus, jeden, a nie dwa. Okej, okay, plakat kombinezonu prom na lodzie. Przydałby się znaleźć coś do jedzenia. 1, 4, 5, 4. Woda. Woda mi chwilowo niepotrzebna. Jakieś jedzenie? Proszę. Najprędzej się na jakąś kostkę pewnie natknę. Kolejne PDA. Profil trans rządu Korporacja Alterra. Jeden z największych dostawców technologii lotów kosmicznych i elektroniki komercyjnej w całej federacji. Oficjalny dostawca FTS. Nie wiem jak to rozwinąć. Konsekwentnie zaliczany do najlepszych pracodawców w galaktyce. Rozpoczynał jako producent sprzętu obronnego w połowie XXI wieku. Zdobądź to, na co zasługujesz, motto Alterry. Jako że większość transrządów może wywodzić swoje pochodzenie z Ziemi, tylko Alterra, której nazwa dosłownie oznacza z Ziemi, jest na tyle bezczelna, by przywłaszczyć sobie tę nazwę. Bezczelna chyba, a nie bezczelna. Chociaż w sumie zawsze jak się mówi bezczelna, to esz tak wskakuje samo z siebie. Podczas ekspansji Alterra zaopatrywała wszystkich w broń, pozyskując i dając dom ogromnej kolonialnej sile roboczej i dokonując tym samym przejęcia od producenta do korporacyjnego państwa. Przejścia, nie przejęcia, Jezu. Zagrożenie zaprzestania handlu przez korporację Alterra było punktem zwrotnym konfliktu, prowadzącym do zakończenia działań wojennych i podpisania karty. Alterra zachęca do prowadzenia własnego biznesu, ale konkurencja jest ogromna, a wszystkie dobra eksportowane za granicę muszą być oznakowane marką Alterry. Dochodowe przedsiębiorstwa są kupowane przez państwo, a ich dyrektorzy zostają członkami zarządu. Dobrze znane technologie Alterry, takie jak Łódź z Cyklo, pochodzą z takich właśnie prywatnych przedsiębiorstw. Pomimo powierzchownych podobieństw do rządów narodowych, korporacyjni prawnicy zawsze twierdzili, że nie mają obowiązków prawnych wobec swoich pracowników, ale dobrowolnie zdecydowali się wypełnić rolę zwykle zarezerwowaną dla demokratycznie wybranego rządu. To roszczenie nie zostało jeszcze sprawdzone w sądach federacji. Okay, już pół godziny mam na liczniku. Znowu woda. Jadłobym chciał... Co to było? Dobra, wydawało mi się. Jakaś kostka, nie wala się na ziemi. Oho, będzie pływanko. Na szczęście w statku raczej się nie zaląkł żaden lewiatan. Mam nadzieję. Oj. Tycia. Nie wyjdę? A nie, chyba tędy wyjdę, okej. Okay. Dok Simofa. Maszynownia. W maszynowni będzie pewnie ten cały reaktor. Nie, chyba tędy wyjdę na spokojnie. Dobra, czy tu coś jest? No, na pewno jest skrzynka. Jest kolejna woda. Mam w ogóle jeszcze wodę przy sobie? Ach, sporo. Nie mam natomiast jedzenia. Co mogło być błędem. Żeby nie zabierać żadnego jedzenia. No ale po... jest do naprawy. No ale po cichu liczyłem, że znajdę tutaj... jakąś tą, nie? Naprawiaj. Po cichu liczyłem, że znajdę jakąś kostkę tutaj, no. Przecież musisz to gdzieś tu walać. A, to jest chyba tak, to jest ten dok Simofa. Fragment Simofa. Simofa już mam od dawien dawna, od trzeciego odcinka pierwszego mam Simofa. Tu jest pusto. I co tylko Simof do poskonowania? Nic więcej tu nie ma. A nie, jest PDA. Dziennik z pomieszczenia wirtualnej rzeczywistości. Aha, okej. Okay. Dobra.
Dramat pustynnej wyspy. Okej, okay, czyli to jest jakiś ten. Grasz drugi wygrywa, grasz drugi zmarł z zimnej samotności XD. Czyli to jest jakiś zapis gierki. Kolejna bateria. Dużo ich znalazłem. Jeszcze jedna. Kostka! Nie, bateria. Kostka! Jezu, ile tych baterii teraz znajduję? Do przecięcia? Oczywiście. Dok, pruna i szatnia! No, zgadnijcie, która z tych rzeczy bardziej mnie podjarała. Dobra, ale może ogarnijmy najpierw tutaj... Kolejna bateria. Ja mam najlepsze kwalifikacje, jakie są możliwe. Wiesz jakie? Jedyne! Czytaj, mam narzędzie naprawcze i zrobię, co będę chciał. Kolejna mi zdechła. Out. Co tu tyle tych baterii, no? Dobra. Okej, okay, są uszkodzenia. O, do skanowania. Nieszczelność. Rdzeń napędowy Aurory chroniony jest grubą metalową osłoną, która została przebita w wielu miejscach na chwilę... Wow, co? No znowu ty! Jezus Maria, szybko, zmieniaj nóż! O, więcej ich tu jest! Ej, ja tu zaraz zdechnę po prostu przez wykrwawienia przez to. Drabina. Dobra, nie. Teraz żałuję, że tych apteczek nie brałem. O, na start mamy PDA. Zobaczmy. Misja poszukiwawczo-ratowawcza. Cel: załoga mongolskiego statku Degassi. Ostatnia znana pozycja: okolice planety 4546b, ramię Ariadny. Kontakt: mongolski emisariusz Joki Kasar? Chyba. Kwatera pasażerska Aurory. Opis, to jest średnio ważne. Przewinę sobie w taki sposób. Szczegóły misji. Aurora ma wykonać manewr asysty grawitacyjnej. Okej, okay, około 13 miesięcy po starcie. Dzięki temu statek znajdzie się niedaleko ostatniej znanej pozycji Degassi. W pakiecie ładunku Aurory są do tej misji zostały uzupełnione do rezerwowanej terenowej. Mniej fest załogi Degassi jest przedstawione starszym oficerom z wiadomości. Okej, okay, czyli my chcieliśmy tylko sobie dookoła oblecieć, tak czy siak, a mimo to zostaliśmy zestrzeleni przez to durne działo. Okej, okay, jedno, kolejne PDA, kolejna apteczka. Dobra, może lepiej tak się wynurzę, jak to sprawdzam. Przydałoby się znaleźć coś do jedzenia, naprawdę. O, wskazówki i kody, słodka oferta. Kabina numer 1, mamy kod, spoko. Chcieliście poczytać, to sobie zatrzymajcie. Ja doczytam kiedy indziej. Muszę szybko znaleźć coś do jedzenia. Dok prona do naprawy. Okablowanko. Więc... Nie o to mi chodziło. Szybciutko. Bierz to. Szybko, szybko. Niech to wróci na miejsce. O. Co jest tu? Ogniwo! Darmowe ogniwo zawsze w cenie. Zauważyłem! Dziękuję za informację, PDA, moje kochane! No co ty na to wskoczyć nie umiesz? Dobra, zanim to... Pomieszczenia mieszkalne... Zapasy! Wow, panie! O, i kosteczka! Dziękuję!
Ej, sporo tych kostek! Przefiltrowana woda. Druga. Trzecia. Czwarta. Stołówka. O, coś do skanowania. Automat z przekąskami. Świetnie. Mogę coś zamówić? No oczywiście, że nie. Pojedyncza półka ścienna, okej. I kolejne PDA. Dzisiejsze menu. Czyli nic mi nie interesującego. Wejdę? No oczywiście, że nie. Myślałem, że mogę coś skanować, ale nie. Miałem tak sobie przejść przez płomienie, co nie? Okej. O, kabina numer 1, proszę, akurat. Było gdzie? To było tutaj. Ile? 18,69. Rozumiem, kolejność cyferek totalnie przypadkowa. O, podstawowe łóżko podwójne. Integrating new PDA data. Dziękować. Dokumenty publiczne. Dobra, tutaj dla was. Mi się tego nie chcę teraz czytać. Co my tu mamy? Niebieska czapka z daszkiem. Elo, mogę założyć? Nie bardzo. O. O, fajnie. Tutaj bym coś schował nawet. No, głównie tę przefiltrowaną wodę, bo jest mi w sumie zbędna. Mam lepszą. W sumie jedną wodę mogę wziąć i od razu wypić. Zdezynfekowana woda. Apteczkę. O, półki ścienne, jak miło. Apteczkę sobie akurat zachowam. W razie W. O, jest ten pluszek, proszę, którego już mam, znalazłem w kapsule czasu. Kabina numer 3. O, to kabina wieloosobowa. O, jednoosobowe łóżko. Który raz już widzę to zdjęcie? Kolejna torba. A, pusta. Za dużo miejsca zajmujesz, zostajesz tu. Okej, okay, w ciekawym miejscu ją położyłem. Że ja sobie torby nie mogę zrobić z tytanu, to aż dziwne. Tutaj coś nie bardzo. Stamtąd przyszedłem. Kabina numer 7, kabina numer 4. Kolejne PDA. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying, and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you. And I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Nie wiem, czy to umowa partnerska. To właśnie bardziej brzmiało, jakby ta babka chciała z drugą zerwać. O, tutaj prąd na... prąd pod wodą. Z chęcią zabiorę. W sumie nie wiem, czy ja już nie mam jednego z tych... W sensie, albo ten prąd na lądzie, albo prąd pod wodą. Jeden z tych dwóch mam na pewno. Pytanie tylko, który. Dobra. Głośnica. Wejdźmy sobie do kabiny numer 7. Czy jest tutaj coś
godnego uwagi. Jest kolejna bateria. Kolejna torba. Torbę wyrzucamy. Ale nie chcę podnieść, chcę otworzyć. O, kolejne PDA. O, jest, otwórz. Zrzućmy tutaj trochę tych baterii. No głównie tę jedną, tę pustą. A dobra, do pełna. Jedna mi zostanie, spoko. Dwie mi zostaną. Integrating new PDA data. A, to jest to, ok. Proszę. Takie ulotki to jest jedna z tych rzeczy, których się nie chce czytać za żadną cenę. Nawet w gierce. O, apteczka. W sumie jedną... O, mam trzy. To jedną wykorzystam. 오, świetnie. Ledwo wykorzystałem jedną, zaraz wykorzystam kolejną. Okej, kabina numer 6. Jest woda. Kolejna apteczka. To się chwali akurat. Ej, co oni tyle tych baterii tu mają narzucanych, no? To jest co? Natura Selection? A nie, to chyba mam, te Natura Selection mam w bazie rozwieszone. Okej, tu nie ma... A, to jest w ogóle zablokowane, ta nie będę sprawdzał, czy mogę to odsunąć. Okej, tutaj co jest? Kajuta kapitańska! To się mi podoba. Dobra, jaki był kod do tej kajuty? Muszę sprawdzić. Tu się co odblokowało? Chyba tamte skany wcześniejsze. Kombinezon Prohon! Że co? Jakie 20 skanów? Jaja jakieś? Ja tu znajdę 20 rzeczy do skanowania? Coś mi się nie wydaje. Tutaj wszystko do różności poleciało. Nie wiem sprawdzić ten kod, no. 47 minut. Zaraz będzie 48. Wskazówki, kody tutaj. Jaki kod? 2679. 2679. O, jest znowu model Aurory. Integrating new PDA data. Schematy, rakieta ewakuacyjna Neptun. Dziennik kapitana. Dziennik kapitana. Wow. Widzę, że kurde, kapitan to miał naprawdę zajęcie. Ja pierdzielę, jak oni mieli takiego kapitana, to ja się dziwię, jakim cudem oni tutaj w ogóle byli w stanie coś zrobić. Rakieta ewakuacyjna Neptun składa się z trzech części. Ten schemat został stworzony w głównej siedzibie Altery specjalnie po to, by wydostać się z 4546B do najbliższej bramy przestrzennej. Bierze pod uwagę obliczenia lokalnej grawitacji, dane astronomiczne, dostępne surowce i jest pilotowana przez SI. Może być dostosowana do poboru mocy z jakiegokolwiek dostępnego źródła, ale będzie potrzebować jej bardzo dużo. Zawiera 5 niezależnych elementów konstrukcyjnych. Platforma startowa, pływająca platforma, która zapewnia solidną podstawę do rozstartu rakiety. Wieża zapewnia wsparcie konstrukcyjne. Człon pierwszy, główne silniki do osiągnięcia prędkości pozwalającej opuścić atmosferę. Człon drugi, silniki drugorzędne aktywowane na orbicie. Człon trzeci, kokpit. Cechy. System podtrzymywania życia dla jednej osoby, komunikacja krótkiego zasięgu, dostosowujący się zapas energii, orbitalne ekranowanie, pokładowa kapsuła czasu. No to już wiem, gdzie będę mógł wystrzelić swoją. Ostrzeżenie. Pokładowa SI nie wystartuje, jeśli w pobliżu zostaną wykryte zagrożenia. Czyli pewnie dopóty nie usunę tam, nie wyłączę tego działa, a tego nie mam bladego pojęcia, jak mogę zrobić. Znaczy wróć, no mogę się po prostu wyleczyć, ale nie wiem jak.
Tam było, że tylko zdrowy organizm może wyłączyć to działo. I drugie ostrzeżenie. Użycie materiałów obcych do zasilenia statku może zwiększyć zakres nieprzewidywalnych skutków. Czyli jak chcesz, to używaj, ale jak walnie, to twoja wina. Ostatnie zarejestrowane nagranie. Sprawdźmy. Average long range transmission delay 8 hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546B. Sending all available environmental data, please respond with rescue solution out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find in situ, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora Long Range Communications Relay offline. Zajebiście! Czyli nawet ci, którzy się przejmują ludźmi, którzy się tu rozbili, nie wiedzą, jak nam pomóc. Ale mam schemat przynajmniej. Picking up a faint black box signature originating on the other side of the hull breach in this room. Bardzo było głupie. Pomieszczenia mieszkalne. Szatnia, stąd przyszedłem. Musi chyba da jakoś jeszcze wejść, mi się wydaje. Dobra, a mogę to poskanować? Bezpieczniejsze się to wydaje. Mogę. Czy jest? Jest! Może nowy schemat! Ah, love it. Zajebiście. Czy tutaj się da gdzieś dalej popłynąć? O! O, chyba się da. Albo i nie. A nie, da się. Tu jest przejście. Au, 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 au! Zostań pod wodą, zostań pod wodą. O, kolejne dane. Dane z czarnej skrzynki! Dobra, czas się nażreć apteczki, łyknąć wody, kostkę jeszcze odpuszczę. Gdzie mnie to zaprowadzi? Poza tym, że do kolejnych zaspawanych drzwi. Czym to chcesz rozciąć narzędziem naprawczym? Myśl, człowieku. Dobra. Oho, tu jest coś na kod jeszcze, ale tego nie wiem, ale to nie wiem, co jest. Tu jest kolejne PDA. Dostęp do labu, czyżby? 6483. Czy to będzie to? Sprawdzimy. 6, nie, było 9. 6483. Tak, to. Okej, okay, kolejne dane. Integrating new PDA data. Bierzmy je na razie. O, działko impulsowe dostaliśmy. Miło. A, tu byłem przed chwilą. Ciekawe. Okej, gdzie ja teraz jestem? To jest bardzo dobre pytanie. Wow! Serio? Zrobiłem jedno wielkie kółko. No, tak to chyba tylko ja potrafię. Patrzcie, tam zacumowałem sobie Simofa.
i zrobiłem jedno wielkie kółeczko. Zajebiście. Dobra, no ale chyba za tym, co za tym idzie, chyba zebrałem na Aurorze wszystko, co jestem na ten moment w stanie. No nie liczę oczywiście tych zamkniętych drzwi. Dwojga zamkniętych drzwi, do których nie mam chwilowo dostępu. To ten jak się blisko ustawił zaraz. Trzy kole siebie. Cztery? Pięć? Ile ich tu jest? O, i są ostatnie dwa. Containment breach repaired. Further breaches detected. Jakim prędem to jeszcze nie zdechło? No i pięknie. Aurora naspawana i to mnie bardzo cieszy. Geronimo! Dobra, to był bardzo YOLO skok. Ej, czemu tu się ciągle trzęsie? Naspawałem cię. Sądziłem, że jest wszystko w porządku już. Że nawet po te baterie mi się nie chce wracać, nie? Bo po co, skoro ich mam pełno? Znaczy pełno, no mam ich wystarczająco. Chyba go słyszałem. O, oczywiście, że go słyszałem. Przecież on się nigdzie stąd nie wybierał. Tam se pływa. Dziad jeden. Obok jego stary znajomy, Stalker. Ale on już nie jest moim zmartwieniem. Tak więc wracamy do Mother Base. Oddalone o cały kilometr od tego miejsca. O! Czy to jest kapsuła numer 4? Tak, to jest kapsuła numer 4! Odwrócona do góry nogami. O, a w środku jest chyba jakieś PDA. Dobra, jest bezpiecznie, więc zabiorę sobie. Uuu, co my tu mamy? Kasetka z danymi. Wabik na stworzenia! Z wabika do siebie stworzenia może zostać wypuszczony ręcznie, bądź przez łódź podwodną. Po wypuszczeniu nie można go odzyskać. Jakby taka jego rola chyba, nie? Ej, fajna rzecz. Może by się na niego przydała, gdybym miał system torpedowy. Gdzie ty płyniesz? Gdzie ty... To był on? Nie, to tylko jakiś... stalagmit. Stalaktyty rosną z dołu. Stalaktyt rośnie od sufitu, stalagmit rośnie od... ziemi, a razem, gdy się połączą, to stają się stalagnatem. Jeszcze mi coś zostało w głowie ze szkoły. Niewiele, ale to zawsze coś. No i kurde, wyprawa na Aurorę udana. Ale patrzcie, tak się tego bałem, a nagromadziłem sobie upgrade'ów do Simofa. No głównie to mi pomogło. Żeby zdzielić prądem po pysku tego lewiatana, bo inaczej bym pewnie z tym Simofem długo tam nie wytrwał. A tak, dostał po pysku i po cacy. O, w ogóle to prądu chyba nie zżera. Wow, czemu jest tak mało energii? The hell? Czy ja zostawiłem... Nie, nie włączyłem skanowania. Czemu jest tak... Co mi tak zżarło energię? Czemu nie... Wiesz, dobra, no może już zabrakło w reaktor... Nie, to wejście. To jest na
drugi reaktor i kurde, może będę musiał go zrobić jednak. Dobra, szybko, szybko. Dobra, trzymam miejsce. Jeszcze jeden. No i świetnie. Dobra, czyli trzeba będzie uważać. A czemu mi tak tą energię zaczął ssać? No nie rozumiem. Dobra, nieważne. Mam tu ogniwo, prawda? Prawda. No to wiecie co, to w sumie wymieńmy to ogniwo od razu. Co prawda średnio to... Powiedzmy... No nie jest to dokładnie idealnie zużyte, no ale... No nie ma co. O, właśnie jest. No to teraz możemy do tego dołożyć te dwa pozostałe plakaty, czyli... Plakat z Simowem, znaczy z Pronem na lądzie. I plakat z Pronem na... Może nie na dnie, ale no po prostu pod wodą. No wygląda zacnie. Dobra, przypnę już sobie schemat mojego nowego pojazdu. To się jeszcze odblokowało w sumie do sprawdzenia. Działo impulsowe. Odpycha obiekty z użyciem dużej siły. Do przetestowania. Ale pytanie, czy to jest tak, że to jest jak działko grawitacyjne, że mogę przyciągnąć, tylko po prostu mocniej to odpycham? Czy to tylko odpycha? Bo jak to tylko odpycha, no to trochę kiepało. To jest dla Prona. Jedno gdzieś ramię jakbym znalazł, nie? Takie piękne by to było. Wabik na stworzenia. Zestaw elektryczny i tytan. Okej. I nic więcej. Dobra, no wabik. Wabik myślę będzie można przetestować, dopiero jak cyklopa sobie zrobię. Platforma startowa Neptuna. No, niby już mogę to zrobić, no ale nie wiem czy się opłaca. Już to tworzy. To dopiero myślę tak na sam koniec. Dwa aerożele jestem w stanie zrobić. Diament, szkło mam, plastal mam, ołów nie wiem czy mam. Jak mam to gdzieś upchany, ale muszę sprawdzić. Diament wiem gdzie znaleźć. Dobra, czyli w sumie mogę już tego Prona sobie zrobić. Ale to dopiero na start kolejnego odcinka, gdzie być może jeszcze postaramy się go troszeczkę ulepszyć. Jest głębokościowy. Ruda niklu! Proszę, proszę! Akurat mam dwie, a potrzebuję trzech. No plus nie mam ich przy sobie. Zostawiłem je w moje FOB. Dobra, no to zrobimy sobie tego Prona, ale zrobimy go gdzieś tam. Dobra, co na ten aerożel było jeszcze raz potrzebne? Muszę zobaczyć. Poza galereciakiem. Aerożel. Tu jest galereciak. I rubin, czyli to też muszę znaleźć. Oh boy, oh boy. Albo mogę znaleźć ten rubin, albo mogę wziąć po prostu dwa galereciaki i znaleźć go. Nie, bo to trochę bez sensu. A dobra. Czeka mnie na wieży jakieś wojaże. Drobne. Ale okej, nieważne. Ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku zajmiemy się oczywiście... No, najpewniej to szukaniem kolejnych rzeczy dla Prona. Znaczy Prona, szukaniem raczej kolejnej części Cyklopan, bo niestety jeszcze tego statku nie mam. Dobra, wiecie co? Myślę, że już mogę cały ten strój sobie ściągnąć, bo nie będzie mi już w ogóle potrzebny. Więc szkoda go nosić. Tu widzicie, jest ta figurka Aurory i pluszaczek. Który mogę w sumie teraz na łóżku. Ty, właśnie! Łóżko przecież już mogę zrobić. Dobra, czekaj, gdzie to wsadziłem do bibelotów? Tak, pyk. Gaśnica jest mi już zbędna. To jest mi zbędne. No i dobra. Konstruktor bas. Pod piątkę. Dobra, na razie tak prowizorycznie łóżko.
Włóknista siateczka. Jest mi potrzebna jeszcze. No dobrze. Kurde, przydałoby się jakiś taki mój pokój tutaj jeszcze gdzieś wydzielić w tej bazie. No, zrobię sobie może podwójne łóżko. W sumie na razie mogę spać w sterowni skanującej, czemu by nie? O, pięknie. Po raz pierwszy się wyśpimy od... do dość dłuższego czasu. I się dziwię, że tak późno dopiero można znaleźć te łóżko. Znaczy późno jak późno pewnie, no dla upartego to można było już od razu iść na Aurorę sobie ją naprawić. Ale po co? Dobra, to jeszcze na koniec popiję. Spawam się apteczką i najem kosteczką. I rym, proszę, dokładnie. O, w ogóle chyba jak spaliśmy, to się trochę czas przewinął. Chyba, że już miałem energię, jak wróciłem, no ale nie jestem tego pewien. Tutaj te dwie apteczki wyciągniemy, wsadzimy do skrzynki. Zawsze jedną warto mieć przy sobie. Albo w sumie nie. Weźmy sobie jedną jeszcze i wsadzimy do luku naszego tutaj schowka. Bo czemu by nie? A teraz to możemy założyć na łeb. I super. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym mam nadzieję uda mi się skonstruować prona. A co za tym idzie? Także pobawić się troszeczkę w głębinach. O ile oczywiście znajdę gdzieś ramię spinaczkowe, zanim postanowię się nim tam dostać. Ale to o czasie. Póki co to tyle. Do usłyszenia.